zaostrza się spór na zabobrzańskim ryneczku. On tu jest panem królem. Powiedział, że z Wrocławia przyjechał do Jeleniogóry zrobić porządek, bo tu jest burdel. Jak postępować, dzwoniąc na numer alarmowy 112? Jeżeli osoba odbierająca zgłoszenie usłyszy na początku adres i później już nic więcej nie będzie, na pewno służba ratownicza przyjedzie pod ten wskazany adres. Czeski szklarski weekend w Muzeum Karkonoskim. Od piątku do niedzieli od 10 do 18. Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego. Na serwis informacyjny zaprasza Państwa Paweł Guszała. Wracamy do sporu na zabobrzańskim ryneczku. Konflikt pomiędzy prezesem spółki a jednym z kupców trwa już ponad rok i raczej szybko się nie zakończy. Świadczą o tym chociażby kolejne kuriozalne sytuacje, do których dochodzi w tym miejscu. Ja już rok czasu nie pracuję, ja nie mam środków do życia, ani na opłaty żadne. No, ta umowa została wypowiedziana. Pan uważa, że bezprawnie? Ta umowa została ponoć, niby, bo ja nie dostałem tej umowy, ja nie podpisywałem żadnej umowy wypowiedzenia. Została bezprawnie wypowiedziana, że ja przekraczam białą linię, pół metra stolik wysunąłem. Zapytaliśmy, czy faktycznie wystawiał towar poza linię. Zgadza się, było więcej wystawione, bo to akurat było. Teraz skasowałem i nie było już takiego. A pan prezes po prostu robi specjalnie wszystko, żeby po prostu na tym rynku pokazać wszystkim, że on tu jest panem królem. Powiedział, że z Wrocławia przyjechał do Jeleniogóry zrobić porządek, bo tu jest burdel. Według Eugeniusza Gołębiewskiego to prezes Stanisław Sudo cały czas stara się uniemożliwić mu handel. Najpierw stanęła tam skrzynia z piachem, po jej usunięciu pojawił się samochód. Zdarzyło się nawet, że w zamek pawilonu wbity był pręt. Prezes twierdził wtedy, że tego nie zrobił. Pan Gołębiewski o wszystko mnie już podejrzewa, i o gradobicie, i o koplusz. Natomiast pan Gołębiewski w tej chwili jest w taki sposób już do mnie nastawiony, że pewnie posądzi mnie o wszystko. Nieprawda. To nie jest prawda, co mówi pan Gołębiewski. To nie pan zrobił. Oczywiście, że nie. Eugeniusz Gołębiewski po konsultacjach ze swoim prawnikiem mimo wielu trudności postanowił wrócić do handlu. W sądzie i pani mecenas mi powiedziała, że mogę otworzyć, bo to dopiero, może mi blokować dopiero po zakończeniu sprawy. Jeżeli zakończy się sprawa, to nie mam prawa być na rynku. Sprawa się toczy, nie jest skończona. To przyszedłem do pracy w piątek, tydzień temu. Tydzień czy półtora jakoś tak było, niecałe. Samochód stoi postawiony na tym. Zgłosiłem to do Ilonki. Ilonka przyjechała, porobiła zdjęcia i opis zrobiła. Na drugi dzień samochód odstawił. Nie trzeba było długo czekać i zamiast samochodu przed wejściem pojawił się duży kamień, który Eugeniusz Gołębiewski usunął koparką. Jeszcze tego samego dnia w tym samym miejscu pojawił się samochód. Chcieliśmy porozmawiać o tym z prezesem, jednak odmówił nam komentarza. Próbowaliśmy także rozmawiać z innymi kupcami i niestety nie chcieli wypowiadać się przed kamerą. Każdy się boi wstawić, czy za mną, czy za kimś. Każdy się chowa, kryje po prostu. Każdy się boi, żeby później jego nie spotkało. To nie jest tak. To jest ryneczek teraz. To jest tak po prostu, że każdy pilnuje swojego, nikt nikomu nie wtrąca się i chowa się. To nikt za nikim nie pójdzie. Eugeniusz Gołębiewski był na tyle zdesperowany, że poprosił o pomoc prezydenta miasta Jelenia Góra. Po prostu, że prezes tu może rządzić, robić, całe miasto wie, prezydent wie, napisałem maila do prezydenta, to nawet nie odpisał mi na maila pół roku temu, nie odpisał, to jakby nie było tej sprawy. A jeżeli jak są wybory jakieś, to prezydent idzie i po prostu, żeby podpisać. Przez aktualną sytuację traci zarówno kupiec, jak i spółka, nie tylko finansowo, bo co miesiąc pieniądze przesyłane przez pana Eugeniusza tytułem opłaty za korzystanie z zabobrzańskiego ryneczku spółka odsyła na konto kupca, ale także wizerunkowo. Pozostaje czekać na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Gdy potrzebujemy pomocy służb porządkowych lub ratowniczych, dzwonimy na numer alarmowy 112. Bardzo ważne jest to, aby w jak najkrótszym czasie przekazać jak najwięcej precyzyjnych informacji.
Od 6 października tego roku w województwie dolnośląskim numer alarmowy 998 został przekierowany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Funkcjonują do tej pory jeszcze numery oczywiście alarmowe tradycyjne, czyli z dziewiątkami 998 do Straży Pożarnej, 997 na Policję i 39 do Pogotowia Ratunkowego, ale wszystkie te numery i tak są przekierowywane na numer alarmowy 112, czyli do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. I tam najczęściej się dodzwonimy. Niby dla przeciętnego Kowalskiego nic tak naprawdę się nie zmieniło. Jednak tylko pozornie, ponieważ do tej pory nasze zgłoszenia odbierali dyżurni Państwowej Straży Pożarnej, którzy doskonale znają ten teren i nazwy potoczne wielu miejsc. Obecnie wszystkie telefony pod numerem 998 odbierają dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a najczęściej są nimi osoby spoza naszego regionu. Bywają przypadki, tak jak mieliśmy w dniu wczorajszym bardzo dużą ilość zgłoszeń odnośnie wichury i związanych z tym zdarzeń, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu miało na tyle dużo telefonów, że odbierały inne centra powiadamiania ratunkowego z Polski, z Poznania, Rzeszowa, Warszawy. W trakcie zdarzeń bardzo często działamy pod wpływem emocji. Wówczas ciężko jest podać właściwy adres. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą aplikacje w telefonach, które mogą pokazać nam, gdzie dokładnie się znajdujemy. Jeżeli zgłaszamy pożar, powinniśmy też podać gdzie ten pożar jest, czy to się pali samochód przy budynku, czy pali się budynek i na którym piętrze, bo zupełnie inne samochody zostaną wysłane do pożaru budynku, i w którym jest pożar na wyższej kondygnacji, czyli drabina, podnośnik pojedzie, a zupełnie inne do pożaru przy samochodu. Wszystkie numery alarmowe 997, 998 oraz 999 mają zostać przekierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego do końca 2024 roku. Od dzisiaj do niedzieli w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbywa się czeski szklarski weekend. Oprócz tego w Szklarskiej Porębie odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie. Więcej w naszym materiale. Piece hutnicze w laboratorium szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze są już rozgrzane do czerwoności. A to oznacza, że czas rozpocząć czeski szklarski weekend. Serdecznie zapraszam, aby spędzić z nami ten wyjątkowy czeski szklarny weekend w Muzeum Karkonoskim. W ciągu 3 dni w naszym Muzeum Karkonoskim w laboratorium szkła odbywa się ostatnie wydarzenie w ramach projektu Szlak Szkła na polsko-czeskim pograniczu. I mamy nieprawdopodobną okazję zobaczyć wyjątkowe pokazy przy piecu hutniczym, przy udziale polskich artystek szkła oraz czeskich specjalistów, hutników w tej trudnej dziedzinie. Co dokładnie będzie się działo? Jutro w sobotę o godzinie 11 będzie takie oficjalne podsumowanie prawie 3-letnich działań, które mieliśmy tutaj okazję obserwować, a w niedzielę będzie też niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć czy posłuchać relacji online na żywo. Będą to rozmowy o szkle z udziałem Igora Wójcika, dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a także artystą, oraz Mariuszem Łabińskim, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Bardzo serdecznie zapraszamy, aby spędzić z nami ten weekend. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach czeskiego festiwalu szkła jest bezpłatny od piątku do niedzieli od 10 do 18. Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego. Wydarzeniem towarzyszącym szklarskiemu weekendowi będzie sobotnie odsłonięcie o godzinie 16 odnowionej płyty nagrobnej w miejscu pochówku Karla Hauptmana na cmentarzu przy ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie. Dojdzie ono do skutku dzięki wspólnym staraniom Muzeum Karkonoskiego i Komitetu Społecznego, który prowadził zbiórkę pieniędzy na ten cel. Środki przekazali m.in. Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej, niemieckie Kultur Verschlesien oraz saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na to wydarzenie także mogą Państwo czuć się zaproszeni. Przejdźmy do skrótu informacji.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Jelenia Góra poinformowali, że 4 listopada wdrożone zostaną zmiany w organizacji ruchu ze względu na rozpoczynający się drugi etap przebudowy Alei Wojska Polskiego. Szczegóły co do planowanych rozwiązań mamy poznać w najbliższym czasie. Tym samym remont na Wojska Polskiego pokryje się z pracami na moście nad kanałem Młynówka. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu. W kinie Helios od dzisiaj do najbliższego czwartku wyświetlanych będzie 5 premier. Science fiction Duna, polski dramat Furioza, a także horror Halloween zabija. Dwie ostatnie propozycje to animacje Ron Usterka i Rodzina Adamsów 2. Dodatkowo w poniedziałek w cyklu Kino Konesera wyświetlony będzie polański Chorowic Hometown. Natomiast w czwartek w Kulturze Dostępnej obejrzeć będzie można polski dramat biograficzny Mistrz. Kinolot także zaprasza na filmowe emocje. Do najbliższego czwartku zapewnią je 3 filmy. Adaptacja przełomowego bestsellera Franka Herberta, Duna. Historyczny ostatni pojedynek oraz oparty na faktach, żeby nie było śladów. Ten ostatni film wyświetlony zostanie tylko raz w środę o godzinie 15. Więcej na www.kinomyślniklot.pl. To wszystko na dziś. Zapraszam Państwa na jutrzejsze wydarzenia tygodnia. Do zobaczenia.